Dzień dobry wszystkim. Tak jak obiecałem, zrobię dzisiaj filmik, krótki filmik o 15 pytaniach, w zasadzie 25 pytaniach zadanych przez Trumpa do swoich wyborców. On wysyła różne, no wiadomo, że on na tych social media, tych wszystkie Twittery, nie Twittery, tam walczy bardzo i opisuje i wyraża swoje zdanie, ale ludzie, którzy się zarejestrowali, żeby pójść na jego przedwyborcze spotkania, otrzymują teraz najróżniejsze e-maile i między innymi jest ankieta taka z wieloma odpowiedziami i on się tam pyta, jak ważna jest, czy jak mało ważna jest pewna sprawa. On podzielił to na bardzo, bardzo ważna, troszeczkę ważna, nieważna, nie mam opinii i w zasadzie no i to tyle. To są raz, dwa, trzy, cztery. Pierwszy z jego punktów, dzisiaj powiem tylko pięć w zasadzie, pozostałe 20 rozdzielę na następne cztery odcinki. Pierwsze pytanie było, czy zabezpieczyć granicę na południu Ameryki. No i jak prawdopodobnie wiecie, wszystko tam się dzieje teraz. On wydał nakaz zreperowania całej sytuacji. Człowiek, który był nadany przez Obamę, żeby pilnować tego bezpieczeństwa, zrezygnował, no ale to wiadomo, że nie zrezygnował, tylko został poproszony o odejście tam. Wszystkie te związki zawodowe tych strażników granicy nareszcie mówią, że coś się zaczyna dziać. Także to było pierwsze pytanie. No i w zasadzie większość ludzi, mi się wydaje, że napiszę, że jest bardzo, bardzo ważna. Drugie jest, czy Obamacare, czyli Obamacare to jest to, co Obama wprowadził. To nie jest ubezpieczenie społeczne, bo to nie jest państwowe ubezpieczenie społeczne. Co to, co robi? To po prostu zmusza wszystkich do płacenia. Także firmom ubezpieczeniowym bardzo to pasowało, no bo 360 milionów ludzi z nienacka będzie im płaciło. I jest to egzekwowane w ten sposób, że jeżeli ktoś nie będzie płacił pieniędzy do ubezpieczalni, no to wtedy będzie miał problemy. Jeżeli płaci podatki, to będzie musiał jakieś tam kary płacić, no i wtedy nie będzie musiał już wykupić tego ubezpieczenia zdrowotnego. Te ubezpieczenia zdrowotne z reguły są bardzo idiotyczne, bo najczęściej to są takie, że płaci się tam $200, $300, $500 miesięcznie, czyli 4, 5, 6 tysięcy rocznie. No i to ubezpieczenie to w zasadzie ma udział własny też 4, czy 5, czy 6 tysięcy. Także, że niczego nie dostając, trzeba wywalić powiedzmy 8 czy 10 tysięcy. Także to jest jakaś paranoja, to jest oszukaństwo w biały dzień. I co się stało, to ludzie tego nie chcą. Ludzie tego nie chcą, no bo mówią, jak ja mam zapłacić 8 tysięcy za nic, zanim ja cokolwiek zacznę dostawać, ja wolę oszczędzić sobie te 7 tysięcy i mieć chociaż jakoś na lekarza, tak? No tak by się wydawało, bo to jakieś te ubezpieczenie to jest jakieś tragiczne, jeżeli jakaś duża sprawa się stanie, ale mieć przeziębienie, czy jakieś ukąszenie węża, czy jakieś inne drobne sprawy, no to nie dotyczy. Nie dotyczy. Zastrzyki, nie zastrzyki, to nie dotyczy. I większość ludzi, którzy pracuje i mniej więcej płaci 20% samemu, a 80% płaci pracodawca, to z reguły na rodzinę to kosztuje 24 tysiące rocznie, czyli 2 tysiące miesięcznie, z czego 20% to jest $400 sam pracownik płaci co miesiąc, $400, a pozostałe 1600 płaci pracodawca. To jest około $14 na godzinę. To są straszne sumy. Teraz większość tych opłat wzrosła. Większość tych ludzi, którzy do tej pory do tego ubezpieczenia przymusowego Obamy płacili tyle, no to teraz płacą
26 tysięcy, płacą więcej. Do tej pory płacili za wizytę do lekarza dodatkowo, płacili powiedzmy $25, to każda wizyta teraz powiedzmy kosztuje $50. Do specjalisty płacili powiedzmy $50, to teraz ich udział własny, pomimo tego, co płacą co miesiąc, to w czasie wizyty płacą powiedzmy $100. Także to jest makabra. Komu to pomaga? No pomaga to ludziom, którzy nie dają żadnych pieniędzy do systemu, bo oni nie dają żadnych pieniędzy do systemu, to cały system, czy państwo, czy podatnicy płaci za nich, no tyle tylko, że te firmy ubezpieczeniowe, żeby zapłacić za tych, którzy w ogóle nie płacą, no to wyciskają krew z tych, którzy płacą. Także to musi się coś zmienić, musi się coś zmienić. Trzecie pytanie, czy jest bardzo ważne, czy tak sobie, czy bez opinii, to Trump zadaje pytanie, jak ważny jest taki zestaw odbudowy tej infrastruktury krajowej. No to, czyli on ma na myśli te wszystkie mosty, autostrady, najróżniejsze sprawy, które są bardzo ważne dla obywateli. Problem jest taki, z mostami szczególnie, mosty to nie podchodzą pod autostrady państwowe, to są stanowe. Problem jest taki, że większość tych organizacji, czy spraw państwowych, czy stanowych, tam kasa idzie na pensje dla ludzi i na ich emerytury. Tam te pieniądze, jak się popatrzy, dlaczego stan autostrad jest tak strasznie makabryczny, no to jest to, że oni po prostu nie kupują asfaltu, nie kupują betoniarek, tylko sobie wypłacają pieniądze i na tych słodkich posadkach siedzą. Piąte pytanie to jest, jak ważne jest, żeby usprawnić cały system podatkowy ze szczególnym uwzględnieniem klasy średniej. Dlaczego to jest ważne? No to jest ważne, że jak się popatrzy na te wszystkie przepisy, które obowiązują podatnika, to tam jest 11 tysięcy chyba stron. To są jakieś straszne rzeczy. Zasadniczo to większość ludzi nie wypełnia samemu, pomimo że forma sama w sobie jest bez wnikania, to tak przelecieć to dużo nie zajmuje, no ale jeżeli chce się wykorzystać każdą jakąś możliwość czy odpisu z podatków, czy odpisu z dochodów i tak dalej, to są jakieś strasznie wielkie sumy. I najgorsze jest to, że nawet te firmy, które się reklamują, że pomogą, no za opłatą oczywiście wypełnić podatki, no to oni mówią, że oni dadzą jakąś pożyczkę krótkoterminowo pod konto tych podatków. Także to jest dosyć dziwaczne. No także to jest tych pięć tych pytań, które Trump wysłał do tych swoich ludzi, którzy go popierają. Ja na dole podam adres, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak to wygląda, nawet wypełnić, tam nie ma żadnych obostrzeń raczej, że tylko zarejestrowani republikanie mają to zrobić, także ja nie wiem, czy to nie będzie jakiegoś tam oszukaństwa w tym wszystkim. Także następny filmik ja zrobię o kobiecie, która straciła bardzo dużo. Oczywiście jakaś wściekła marksistka, lewaczka, która tańczyła w jakimś takim kabarecie. No i ona po dniu Luthera Kinga to napisała, że czy znajdzie się ktoś uprzejmy na tyle, żeby zabić Trumpa, no bo ktoś złośliwy na tyle zabił Luthera Kinga, czyli tego murzyńskiego przywódcy. Jeżeli ten filmik się podoba i chcecie, żeby była kontynuacja, to proszę dawać łapki w górę, proszę wpisywać się na subskrypcję,
proszę rozsyłać linki do innych. No i do usłyszenia.